Pani tutaj już pierwsza się zgłosiła, pan drugi, dobrze. Pan trzeci, proszę bardzo. Dotyczące Trójmorza. Nie wiem, czy pan redaktor czytał to. W Gazecie Warszawskiej było o nowej Jerozolimie nad Morzem Czarnym. To było Państwo pozwolą, to może trochę dłużej na ten temat, bo to warto wiedzieć. A to nie jest inicjatywa nowa, bo ten pomysł się narodził po raz pierwszy, no przynajmniej w naszych czasach po raz pierwszy, pod koniec lat 80., kiedy po spotkaniu Michała Gorbaczowa z prezydentem Reaganem w 86 roku w Reykjaviku na Islandii, okazało się, że istotnym elementem przyszłego porządku politycznego w Europie, który miałby zastąpić porządek jałtański, będzie ewakuacja Imperium Sowieckiego ze środkowej Europy, no to pojawiła się zapowiedź politycznej próżni. Ta ewakuacja nie nastąpiła wtedy, tylko 10 lat później prawie, ale już pojawiła się wiarygodna zapowiedź. I tu reperkusje były ogromne w państwach środkowej Europy. Rozpoczęły się przygotowania do nowej sytuacji. I część państw środkowej Europy, nauczona kruchym doświadczeniem kruchości porządku wersalskiego z 1919 roku, podjęła próbę wzięcia sprawy własnej niepodległości we własne ręce, w swoje ręce, żeby nie oglądać się tylko na innych, na Niemcy czy na Rosję, ale żeby samemu mieć coś do powiedzenia. I w 1989 roku w Budapeszcie cztery państwa środkowoeuropejskie, Włochy, Jugosławia, Austria i Węgry, podpisały porozumienie o współpracy politycznej zwane potocznie od czworga sygnatariuszy Quadragonale. Do tego porozumienia natychmiast przyłączyła się Czechosłowacja jeszcze przed aksamitnym rozwodem jako piąty sygnatariusz, stąd Pentagonale, i Polska jako sygnatariusz szósty, stąd Heksagonale. Na co liczyli sygnatariusze Heksagonale? Ano, że próżnia polityczna się wytwarza, że Rosja znowu zaczyna się pogrążać w zapaści, no to trzeba wykorzystać sprzyjający moment dziejowy, stworzyć taki system reasekuracji niepodległości państw środkowej Europy. No i tyle. Rosja się pogrążała w zapaści. Zaczynała, dlatego w ogóle tu nastąpiła taka zmiana. I liczyli sygnatariusze Heksagonale na to, że nie będzie tu torpedować tego pomysłu. Niemcy wprawdzie nie pogrążały się w zapaści, ale Niemcy były skrępowane rozmaitymi powiązaniami w ramach wspólnot europejskich. W związku z tym być może, że ze względu na te skrępowanie też nie będą w stanie tego storpedować. Ale trzeba wykorzystać moment dziejowy, stworzyć fakty dokonane, a potem ich bronić. Jeśli chodzi o Rosję, to te rachuby się sprawdziły, natomiast całkowicie się nie sprawdziły, jeśli chodzi o Niemcy. Niemcy, które odzyskały swobodę ruchów, natychmiast przystąpiły w 90 roku, natychmiast przystąpiły do wysadzania Heksagonale w powietrze i wysadziły je w ten sposób, że zachęciły Niemcy dwie republiki jugosłowiańskie, a więc państwa, które miało być bałkańskim filarem Heksagonale, do proklamowania niepodległości, co prawie natychmiast wtrąciło Jugosławię w otchłań krwawej wojny domowej. A pozostali sygnatariusze, jak zobaczyli, czym grozi takie politykowanie samodzielne, to natychmiast się od tego zdystansowali. I od tej pory próżnię polityczną w Europie, jaka się pojawiła po ewakuacji Imperium Sowieckiego, bo w 1993 roku nastąpiła ta ewakuacja, wypełniają Niemcy poprzez rozszerzanie na wschód Unii Europejskiej, którego są politycznym kierownikiem. I 1 maja 2004 roku ta polityka niemiecka zakończyła się pełnym sukcesem. Cała Europa Środkowa została przyłączona do Unii Europejskiej i musi się słuchać Berlina. No to czegoś chcieć więcej, prawda? I tak wydawało się, że tak już będzie na wieki. A w każdym razie no, w jakimś tam przewidywalnym terminie. Ale zachwiało się niemieckie przywództwo w Europie. Z dwóch powodów. Po pierwsze z powodu kryzysu migracyjnego i głupstw, których narobiła nasza złota pani w związku z tym. Okazało się, że Niemcy nie potrafią uratować Europy przed zalewem muzułmańskim. No to jak z nich przywódca, prawda?
przekonanie o tej zdolności Niemiec do przebudzenia się bardzo zachwiało. I drugim czynnikiem, który zachwiał niemieckim przywództwem, to był wybór Donalda Trumpa na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Donald Trump jeszcze jako kandydat wypowiadał się przeciwko niemieckiej hegemonii w Europie. Nawiasem mówiąc, jego poprzedniczka ideologiczna, Małgorzata Thatcher, ona też była przeciwnikiem zjednoczenia Niemiec nawet, bo ona mówiła tak: ja tak kocham Niemców, że życzyłabym im, żeby mieli nie dwa państwa, tylko 20. A co będę im żałowała, prawda? To ona tak. No więc Trump tak nie mówi, ale też mniej więcej chyba tak myśli. Tak myśli. W związku z tym, no i został prezydentem. I jako prezydent wcale nie zmienił zdania. W związku z tym to dodatkowo wpływa na takie zachwianie się niemieckiego przywództwa. No i pojawił się, zmartwychwstał projekt, ten Heksagonale, zmartwychwstał pod nazwą projektu Trójmorza. To znaczy państw od Finlandii, Republiki Bałtyckie, Polska, Słowacja, Czechy, Węgry, Austria, tam Bułgaria, Rumunia, tak. To jest bardzo trudny projekt do realizacji, nie tylko ze względu na to, że Niemcy będą próbowały go wysadzić w powietrze, ale również ze względu na sprzeczności bardzo daleko idące między poszczególnymi potencjalnymi uczestnikami tego projektu. Ale no nawet nie zostały podjęte próby takiej realizacji, bo to jest, mówię, bardzo trudne, a Niemcy swoje robią też. Więc rzeczywiście na to się nakłada jeszcze wielkie niebezpieczeństwo w postaci no, tych roszczeń żydowskich, które też nie są osadzone w próżni. Nie wiem, czy państwo pamiętacie, 3 lata temu Henry Kissinger, no, był sekretarzem stanu Stanów Zjednoczonych, coś tam o polityce musi wiedzieć, wygłosił taką zdumiewającą opinię, że za 10 lat Izraela może już nie być. No co to znaczy, że może już nie być? No, czy nie wyparuje nigdzie w przestrzeń kosmiczną, tylko może go nie być na tamtym miejscu, zostanie przeniesiony w miejsce bezpieczniejsze. No i tutaj mamy najgorszy, najczarniejszy scenariusz, jaki w związku z tym by się mógł rozegrać, ziścić, to jest taki. Stany Zjednoczone, może nie prezydent Trump, ale już jego następca, będzie musiał zrobić coś z Chinami, bo głównym takim zagrożeniem czy przeciwnikiem politycznym dla Stanów Zjednoczonych są Chiny, nie Rosja. Rosja ma budżet wojskowy na poziomie niecałych 70 miliardów dolarów. Tak mniej więcej jak Arabia Saudyjska, a Chiny mają 250 miliardów dolarów. Także doganiają, gonią Stany Zjednoczone, Rosja nie goni. Więc Chiny i prezydent Trump na razie tego nie, tam nie projektuje, ale jego następca może projektować tak, no to jak mamy tu rozegrać partię z Chinami, to musimy przynajmniej zapewnić sobie życzliwą neutralność ze strony Rosji, bo nie możemy z całym światem wojować, takiej wojny się nie wygrywa. A jak można zapewnić sobie życzliwą neutralność ze strony Rosji? No, tam różne rosyjskie postulaty spełniając, między innymi uznanie, postulat uznania rozbioru Ukrainy. No, rozbiór Ukrainy jest faktem. Jest faktem, ale jeszcze nie jest uznany na arenie międzynarodowej, przez społeczność międzynarodową. I to by było wielki sukces rosyjski, być może jeszcze coś tam, nie wiem co. Na przykład zgoda na kontrolę rosyjską nad syryjskim wybrzeżem Morza Śródziemnego, żeby Turcję też trzymać z dwóch stron w obcęgach, prawda? No to być może Rosja by, jak tak, to my tu tam nie kiwniemy palcem, jak tam będziecie z Chinami się tam przewracać.
To już jest, no ale wtedy zostaje zachodnia Ukraina, która jest pozbawiona przemysłu. Jeszcze to właściwie jest taki konglomerat. Ukraina to jest taki luźny konglomerat oligarchów. A prezydent Poroszenko to jest takim notariuszem tego kompromisu. I cały ten rząd. I wtedy może się pojawić taki pomysł, żeby z zachodniej Ukrainy i ze wschodniej Polski utworzyć właśnie Izrael, no, po to roszczenia są, bo czy inaczej się ląduje na gołej ziemi, a inaczej na materacu z 300 miliardów dolarów. To jest miękkie lądowanie, bardzo miękkie. No a żeby Niemcy tam nie podskakiwali, to można by ich udelektować na przykład albo obietnicą, albo nawet spełnić obietnicę zwrotu ziem utraconych, jak to w Niemczech mówią. Mielibyśmy zupełnie nową sytuację. Najczarniejszy scenariusz, najczarniejszy. Nie dość, że okupacja, to jeszcze rozbiór. Także, no, dlatego rzeczywiście to są takie możliwości, z których, no, mówię, w naszej sytuacji państwa słabego, którego sojusznicy zachowują się wobec nas, no widzimy jak. Pani Żorżeta niedawno na to pogroziła nam palcem, jak TVN, tam ktoś podniesie rękę na TVN, to ta ręka zostanie mu odrąbana natychmiast. Pani Żorżeta. No więc tak to wygląda. Proszę bardzo, pan. Uważam, pan. Że sondaże to jest jedno z najpotężniejszych. Głośniej proszę, proszę. Z najpotężniejszych narzędzi zniewolenia. One w zasadzie kreują głos opinii. Opinia się do nich dostosowuje, a nie zadaje. Co pan sądzi? No nie zgadzam się z tą opinią, bo proszę pana, gdyby pan korzystał ze swobody ekonomicznej, gdyby pan był materialnie niezależny od władzy publicznej, to właśnie po co panu wiedzieć, jakie są sondaże? W ogóle by to pana nie obchodziło, gdyby władza publiczna nie mogła pana ekonomicznie zniszczyć, na przykład kontrolami, to co by pana obchodziły sondaże? Narzędzia zniewolenia są inne. Narzędziem zniewolenia jest uzależnienie człowieka podwójnie od władzy publicznej, jako obywatela i jako konsumenta, żeby on bez pozwolenia władzy publicznej nie mógł ruszyć ani ręką, ani nogą. To są narzędzia zniewolenia. A sondaże to tylko, wie pan, to są takie dla durniów, powiedzmy sobie szczerze. Dlatego, że człowiek, który nie ma własnego zdania i tylko się jest popychany od ściany do ściany sondażami, no to jest dureń. Ja dlatego uważam, że bardzo szkodliwe jest prawo powszechnego głosowania. Bo no oczywiście jest szkodliwe i powinno być skasowane, bo no, prawo powszechnego głosowania zasadza się na absurdalnym przekonaniu, że każdy może rządzić państwem. No przecież to wiadomo, że to nieprawda. Jeżeli ktoś chce jeździć na traktorze, to najpierw musi się nauczyć, no, jak ten traktor funkcjonuje, żeby gdzieś ręki nie wsadził, żeby mu ręki nie porywało, prawda? Potem musi się nauczyć na nim jeździć, żeby nie narobił nieszczęścia, żeby sam się nie zabił, ludzi nie pozabijał, szkód materialnych nie zrobił. Więc to wymaga nauki, egzaminu i tak dalej. Tymczasem państwo jest znacznie bardziej skomplikowanym tworem niż traktor i fałszywy ruch, pchnięcie państwa w fałszywy ruch może doprowadzić do znacznie poważniejszych następstw niż katastrofa traktora. Bo to tam paru ludzi zginie, a państwo w fałszywy ruch wprowadzone może zgubić setki tysięcy ludzi w jednej chwili. Dlatego uważam, że bardzo jest niemądre wprowadzenie prawa powszechnego głosowania. To się wzięło, to prawo powszechnego głosowania się wzięło stąd, kiedy został wprowadzony powszechny pobór do wojska. I no, jest w tym pewna logika, że jeżeli już ja muszę pójść do wojska i mogę zginąć na skutek tego, że jakiś mądrala podejmie fałszywą decyzję,
mądrala, który jest królem albo tam prezydentem, prawda, podejmie fałszywą decyzję, a ja swoim życiem za to zapłacę, no to logiczne jest, że miał jakiś wpływ na to, co on, kto to będzie decydował, prawda? I stąd się wzięło prawo powszechnego głosowania. Ale to no, jest w tym pewna, powiadam, pewna logika, ale ryzyko jest za duże. Za duże. I tacy ludzie, którzy zastanawiali się nad tym, co trzeba by zrobić w państwie, na przykład Fryderyk von Hayek, bardzo poważny myśliciel, to uważał, że należy zreformować parlamentaryzm. On się nie odważył targnąć na powszechne głosowanie. Nie odważył się targnąć na powszechne głosowanie. Chciał, dobra, no już jak nie możecie bez tego wytrzymać, to proszę bardzo. Chociaż właściwie ludzie sobie tego nie cenią, bo połowa idzie do wyborów, połowa w ogóle nie idzie, więc chyba to ci, co mówią, że to jest takie ważne, to chyba przesadzają. Dla samych zainteresowanych nie jest ważne. No ale mniejsza. Więc co Fryderyk von Hayek powiada? Żeby zreformować parlamentaryzm w taki sposób, żeby dwie izby wprowadzić. Pierwsza izba, która by była wybierana tak samo jak dotychczasowe parlamenty i tam wszystkim by się zajmowała tym, co dotychczasowe parlamenty, całą tą pornografią parlamentarną, z wyjątkiem jednej rzeczy. Nie wolno by było tej izbie, on to nazywa izbą rządową, nie wolno by było ustanawiać praw. Temu parlamentowi nie, bo prawa ustanawiałaby druga izba, izba praw właśnie, w której by obowiązywał wysoki cenzus wieku. Do tej izby praw mógłby trafić człowiek, który ukończył co najmniej 45 lat. Wybierany byłby na długą kadencję, 15-letnią. Co 5 lat by się 1/3 składu tej izby odnawiała. I do tej izby kandydować i głosować na tych kandydatów można by było tylko raz w życiu. Dlatego, powiada Hayek, że jak ktoś co roku, co 2 lata, to tam się tam specjalnie zastanawia, dziury w niebie nie będzie, jak się pomylę. Natomiast jak raz w życiu tylko może to zrobić, no to jest szansa, że się trochę zastanowi, trochę dłużej się zastanowi. Po drugie, ludzie, którzy mogliby tam się znaleźć, więc znaleźliby się najwcześniej po ukończeniu 45 roku życia, 15 lat, no to by miałby taki delikwent 60 lat. Najmłodszy miałby 60 lat, jakby kończył kadencję. No to już drugi raz nie mógłby być wybrany. Więc jest szansa, że nie ustanawiałby praw pod swój przyszły wybór, pod publiczkę, tylko miałby na uwadze długofalowy interes państwa. Gwarancji nie ma, ale to wszystkie te rozwiązania by temu sprzyjały. Także to właściwie się sprowadza przy zachowaniu prawa powszechnego głosowania, sprowadza się do tego, że no, to prawo by było bardzo rzadko używane.